Dom Zdrowia w województwie śląskim. Przyjechał wicewojewoda, byli posłowie, Grzesik, Maniura ówcześni, byli radni sejmiku wojewódzkiego z panią Ludgardą Muzek na czele, która zajmowała, była także w Radzie Nadzorczej chyba właśnie sanatorium w Kocicach. Byli przedstawiciele Rady Powiatowej, przewodniczący Rady Powiatowej, starosta, wszyscy święci. I stali nad biednymi radnymi z gminy Kochanowice, próbując wymusić na nich decyzję o wyrażeniu zgody na to połączenie. Ponieważ wtedy taka zgoda była potrzebna, nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jest też taka opinia potrzebna, panie. Teraz jest, niestety taka zgoda nie jest potrzebna, ale wtedy była potrzebna i oni wszyscy stali nad tymi radnymi. Pozwólcie państwo, ja tutaj mam protokół z tej sesji, liczący prawie 20 stron i parę tylko wypowiedzi przeczytam.